Halo, 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 halo. Czy tu jest ktoś na tym kanale? O, jest ktoś na kanale. Halo. A, to ty, Petit. Cześć, Petit. Tak. Cześć, cześć, Marcin. Cześć, Petit. Fajnie, zaraz, do Włoch trzeba było przyjechać, żeby się spotkać. Tak, żeby pogadać. Żeby pogadać. No to słuchaj, jak już tu tak jeździmy w tej Italii, Słowenii i innych krajach pięknych, to tak cię muszę podpytać, bo pamiętam twoją w sumie, powiedzmy, że prawdziwą przygodę motocyklową, czyli zrobiłeś kurs prawa jazdy. Tak. To chyba twoja pierwsza wyprawa w Alpy motocyklem, czy już byłeś wcześniej w Alpach? Nie, jak na razie to tylko jakieś Czechy i tutaj bliżej, tak naprawdę Alpy. To w sumie po raz pierwszy. Okej, okay, no i co? Jak ci się jeździ w takim razie? Po kursie skończyłeś kurs, coś tam się nauczyłeś jeździć, zdałeś egzamin. Tutaj mamy nieskończoną ilość zakrętów, to jak ci się tutaj jeździ? Radzisz sobie, nie radzisz? Podoba ci się, nie podoba? Znaczy tak, jeśli chodzi o radzenie sobie, to też raz, że po kursie, dwa, że też od czasu do czasu minie, mimo wszystko jakąś przyjemność mam pojeździć, jakieś wskazówki od niego otrzymuję. I też względem na przykład zeszłego roku, czy półtorej roku temu mogę powiedzieć, że też po ostatnich jakichś tam jazdach z Piniem dużo zmieniło. Więc wszystko idzie w dobrym kierunku, jeździ mi się dobrze, jeśli mówimy o jakieś tam zakręty. A jeśli chodzi o same drogi, no to tutaj nie ma co mówić, tutaj trzeba to oglądać, tutaj trzeba przyjechać, to przeżyć. No zakrętów trochę jest, nie? Tak. No, zakrętów trochę jest. My kiedyś liczyliśmy z Piotrem, wiesz, tak na początku naszej przygody alpejskiej, to instalowaliśmy jakieś tam aplikacje, które nam pomagały policzyć zakręty i wychodziło nam z tych naszych obliczeń, że taki dzień, gdzie jedziemy około 200 km, to wychodziło nam tak średnio między 2000 a 2500 zakrętów, nie? No i to jest dobra ilość. No, to jest tego tutaj dużo. No dobrze, a słuchaj, jeździsz tutaj na Triumfie, Tridencie 660, czyli w sumie dość nowy model. I coś o motocyklu, jak ci się podoba, jak się spisuje, czy sobie radzi, nie radzi? Ja sobie przede wszystkim zacząłbym od tego, że do wyboru miałem Tigera 900, którym już miałem okazję dosyć sporo pojeździć, bo parę tysięcy kilometrów zrobiłem na wersji IGT i Rally, a tym razem stwierdziłem, że skoro nie jedziemy tutaj na kołach, tylko będziemy jeździć po samych tych włoskich i słoweńskich zakrętach, mówię, to może spróbować czegoś innego. Może wziąć motocykla, który jest dużo lżejszy. Mocy ma niewiele mniej, bo tam raptem jest około 10 koni różnicy i drugi dzień jeżdżę i stwierdzam, że to była dobra decyzja. Naprawdę jestem zadowolony, jeśli chodzi o ten motocykl. W ogóle on się tak, patrząc z boku na to, jak on jedzie, to on się bardzo ładnie prezentuje na drodze, nie? To takie moje spostrzeżenie. Taki... Ja powiem tak, nie wlewając i nie przesadzając, na dzień dzisiejszy, jeśli miałbym wybierać Nakeda w tej klasie, czyli tam do pojemności 700, wziąłbym Tridenta. A dlaczego? Na przykład w porównaniu, nie wiem, z MT-07 od Yamahy, którym też jeździłeś przecież i na kursie, i pewnie potem, albo powiem jakieś tak, inne motorki. MTK, nie wiem, jakoś Yamaha w ogóle nie jest blisko mojemu sercu. Zawsze jeśli chodzi o Nakeda, moje pojemności, to gdzieś tam Kawasaki Z650 był bliski mojemu sercu ze względu na silnik, który może daje mało emocji, ale jest bardzo fajny na początek. Często ludzie, jak się pytają, to mówię, moim zdaniem, cokolwiek silnikiem od Kawasaki typ 650, ale Triumph, jeśli chodzi o ten, to zrobił jedną fajną rzecz. To jest taki fajny, klasyczny wygląd, przynajmniej jak dla mnie. Ta lampa jest okrągła, wyświetlacz fajnie wygląda i pomimo, że nie jestem wielkim fanem rzędowej trójeczki, to tu się nim jeździ przyjemnie. Fakt jest taki, że cały czas jadę dwójka, trójka, jeśli chodzi o te zakręty, serpentyny, bo wtedy jest jakby ten statek mocy najlepszy. W sumie na początku dużo wachlowałem biegami, bo wbijałem dosyć wysoko, bo ja też gdzieś tam motocykla nigdy nie lubię kręcić wysoko, a potem stwierdziłem, dobra, robimy inaczej i na tej trójce go ciągniemy. I to jest fajne,
że na tej trójeczce większość zakrętów robię. Dobra, trochę tu nielegalnie zrobimy, ale... Nie, no jakie nielegalnie? My we Włoszech jesteśmy, jak nielegalnie? To jest linia pojedyncza, ciągła, to normalnie. To dopiero jakby potrójna ciągła była, to trzeba trochę tam się zastanowić, wiesz. Zapomniałem, że to nie... No, zobacz, tutaj wszystko nawet takie brzydkie, zardzewiałe, wiesz, zobacz ten mozek i zardzewiały, brzydki. Ta góra w tle, jaka brzydka, Jezu. Tak. W ogóle te oblodzone szczyty, jakie brzydkie, nie? No, w ogóle, jak ci ludzie tu mogą, jak tu można żyć, ja się pytam. Tak, tak, jak można mieć takie podejście w ogóle do życia. No a powiedz mi tak jeszcze z ciekawości, dopytam oczywiście z naszej działki, to jakbyś miał następny raz tutaj przyjechać, to wolałbyś jednak jakiś inny motocykl, czy też taki mały, zwarty, poręczny i znowu to taki, który jednak zakręty głównie, że tak powiem, opanowuje? Brałbym Nakeda. Mimo wszystko po górach pojeździłem też jakimiś tam turystycznymi motocyklami i fajne jest to właśnie, że jak tak jeździmy wszyscy w grupie, aha, to jest dużo 900, na przykład tracerów, które mają dużo więcej mocy mimo wszystko niż Trident, ale na zakrętach mam wrażenie, że ten wchodzi po pierwsze, dużo lepiej się nim skręca, i lżejszy, bardziej zwrotny, i nawet na odejściu, ładnie na dwójeczce, na tych właśnie takich eseczkach, nie ma problemu, dochodzę te większe motocykle i to mi się podoba, nie? Właśnie dzisiaj była dopiero pierwsza sytuacja, kiedy zauważyłem, że mam motocykl o mniejszej pojemności niż większość ludzi. Jak wjechaliśmy na te szybkie odcinki, ja tam dobijałem już do pewnej prędkości. Do 90. Tak, dokładnie 90. Do 90. I dopiero wtedy widzę, jak chłopaki zaczynają ziuch mnie wyprzedzać, nie? I to był ten moment, w którym mi się przypomniało, że ja mam 600, nie? Tak. A na zakrętach nie, naprawdę nawet jestem fanem wielkim posiadania szyby w motocyklu. Ale tutaj ty pewnie nie brakuje, ale wiesz co, to jest trochę tak, że ja też ogólnie nie mam w swoim motocyklu szyby i w zasadzie pomimo, że robię no dużo kilometrów tutaj, tak, bo w ciągu roku to jest tam no kilkanaście wyjazdów, więc tych kilometrów jest sporo, to nie brakuje mi tej szyby, bo raz, że ten motocykl, którym jeżdżę, aerodynamikę ma jakoś tak fajnie, poprawnie skonstruowaną, ale druga sprawa jest taka, że prędkości, które się rozwija na tych tutaj powiedzmy agrafkach i serpentynach, to nie są prędkości, do których ta szyba cokolwiek daje, nie? Czyli my tu jeździmy często z prędkościami rzędu 40-50 na godzinę, a pokonujemy bardzo, bardzo ciasne zakręty i w sumie tych miejsc, gdzie się jeździ jakoś szybciej jest niewiele, to jednak nie jest autostrada, nie? Tak, a czy właśnie zawsze mi się to podobało w górach, że w góry się jedzie? I w tych zakrętach czasami ma się wrażenie, że się rozwija dużo prędkość, a potem się kątem oka patrzy na prędkościowe, że 50, może 60. Tak, i to jest fajne, nie? Nie, i pod tym względem, jeśli chodzi o ten motocykl, naprawdę mi się podoba. Nie, naprawdę jeśli mówimy o motocyklach tej klasy, też pod względem wykonania Trident robi różnicę i ma jedną rzecz, której nie ma konkurencja. Jeśli mówimy o tej konkurencji gdzieś tam w podobnej cenie, kontrola trakcji. No to prawda, to się przydaje, bo tak. My co prawda od wczoraj tutaj mamy przepiękną pogodę i warunki są znakomite do jazdy, ale zdarza się, że jednak też pada deszcz i szczególnie w tym, kiedy jeździmy w deszczu, to faktycznie ta kontrola trakcji daje taką dużą dozę bezpieczeństwa dla kierowcy. Czyli tak w sumie można by pewnie powiedzieć, że to taki też idealny motocykl do nauki jazdy by był, nie? Do nauki jazdy i może pierwszy motocykl po kursie prawa jazdy, jak ktoś szuka, to pewnie ten Trident by był fajny, nie? Tak. Jak najbardziej wydaje mi się, że motocykl, który... Bo zawsze właśnie dużo ludzi gdzieś tam szuka na początek motocykla, który jest jakiś, ma ileś tam mocy i tak dalej. A moim zdaniem właśnie Trident jest o tyle fajnie zrobiony, że to jest ta pojemność 600-700, ale ma 85 koni, więc też już nie mało, więcej niż konkurencja. Tak. Kolejny gdzieś tam atut dla tego motocykla. I ja nawet bym powiedział, że mi się wydaje, że dużo ludzi, którzy wezmą ten motocykl na pierwszy, nawet myślą, że przyszłość zmienią, a myślę, że zostawią go na dłużej, nie? Bo naprawdę temu motocyklowi, jeśli nie zaczniemy jeździć po autostradach z ludźmi, którzy mają litr i więcej i nie wiadomo, co tam robią, to tutaj nie ma braku. To
jakby to trochę, no, znaczy jeśli chodzi o góry, to tak trochę w górach jak na torze, nie? Na torze też nie zawsze większa pojemność i cięższy motocykl jest szybszy, ale chmura, patrz po lewej, tak, tak zmieniając temat, także będziemy uciekać w prawo przed tą chmurą, bo ta chmura to tak niestety zwiastuje tutaj jakiś deszczyk. Miejmy nadzieję, że nie, choć ja wszystko pozabierałem. No, ja też pozabierałem, ale wolałbym się w to nie ubierać, szczerze mówiąc, nie? Tak. No. Ale wiesz, cieszę się, bo zobacz, tutaj też tak nieskromnie mówiąc, na tym wyjeździe są dwie osoby, które niedawno u nas kurs prawa jazdy zrobiły, w High Szkoła Jazdy. I tutaj kolega, który jedzie na 125 i koleżanka, która jeździ Wulkanem i też sobie fajnie radzą, więc... Właśnie a propos Wulkana, potem dużo ludzi jak wrzuciłem... Uważaj tutaj tak, na ten samochód, widzę. Jak wrzuciłem pierwsze zdjęcie na Instagrama, to ileś komentarzy jest pod tym zdjęciem tam przy przyczepie. Aha. Dajcie znać, jak sobie poradziła osoba na Wulkanie. A, no to, to dajemy znać, nie? Że radzi sobie naprawdę dobrze. Tak, moim zdaniem, znaczy ja tą akurat osobę też znam, bo gdzieś tam u nas w sklepie się pojawiła po pierwsze ubranie, bo nawet nieskromnie powiem, że ja gdzieś tam doradzałem. Aha. I faktycznie właśnie to jest to, że myślałem, że po wczorajszym dniu może być takie podejście, że dużo zakrętu, a jednak nie. Gdzieś tam tej pary nie brakuje. To super. A tu do chłopaka na 125, to nawet miałem taki moment, że jechałem za nim i za Tigerem 900 i odnosiłem wrażenie, że MTK odchodził. Że chciał go wyprzedzać. No, tu zatankujemy, ja nie będę tankował, bo mój motocykl z racji na to, że mało pali i ma znaczny zbiornik, to mam jeszcze 230 km zasięgu po dzisiejszym dniu, więc... O. Więc... Generalnie sporo jeszcze przejadę, na pewno do hotelu dojadę. No dobrze. To fajnie było z tobą pogadać. Jak najbardziej. Tankujemy paliwo, wyłączamy kamery i lecimy dalej, bo kolacja czeka. I trzeba uciec przed chmurą. To do zobaczenia. Ciao.